Arcymistrz Hans Niemann przegrał w zaledwie 12 posunięć w debiucie, o którym wypuścił kurs. Mianowicie poszedł tutaj system londyński, na którego ja pluję. Poszło agresywne C5, biały skontrował w centrum przez E4, czarny po prostu wybił. No i nastąpiło wybicie na C5, po czym czarny wrzucił szacha, żeby odbić pionka na C5. Biały tutaj skontrował szachem, nastąpił rozwój skoczka, hetman bije E4, no i teraz czarny G6, żeby zakończyć rozwój. W partii skoczek F3, goniec G7, goniec E2, no i teraz po prostu goniec bije C3. Genialna ofiara, no i jest pozamiatane, no bo wchodzą tutaj widełki, biały traci wieżę na A1 i przegrywa partię. Więc no, w partii jeszcze nastąpiło skoczek D2, no ale po goniec F5 już biały stwierdził, że jest totalnie przegrana i się poddał.